żartuję. Teraz też? No, pierdolę. To jest dla mnie dobra informacja. Okay. Ja ciężko zapierdalam. Okej, okay, ale czy chcesz... Tak sobie pomyślałem, że lepiej chyba będzie, jak sobie poimprezuję i zaoszczędzę ten hajs, co mam go wydać na treningi. No bo jak sobie policzyłem, to kurwa, mam tam z 1000 złotych tygodniowo bym musiał wydać na treningi. No to chyba wolę sobie polecieć w dwudniowy melanż za 1000 złotych, albo w jednodniowy dobry. Czyli wychodzisz tak naprawdę tylko po siano. Tak. Czyli przegrałeś w sumie w głowie już tą walkę. Według mnie przynajmniej. Ja jestem takiego zdania, że za każdym razem jak cię widzę, to widzę, że to jest przegrana w głowie. Że ty już sam ze sobą przegrałeś. Mi się wydaje, że nie muszę trenować do ciebie. Okej, okay. Ale to wydawać się może, nie ma żadnego problemu. Może być inaczej. Dużo ludziom się kiedyś wydawało i może być się inaczej, zbijesz się ze ścianą. Ja też widziałem wczoraj twoje tarcze u Michała. No mówię, nie trenuję. Byłem dwa razy w tym miesiącu na treningu, bo dwa razy fajnie ze ścianą nagrać. Widać, ale to mi tylko działa na plus. Ja to widzę, ja się jeszcze bardziej nakręcam, no więc będzie fajnie.